Panie Starosto, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Chciałbym się odnieść do tych ważnych tematów, które tutaj padały. Pewnie do tej wypowiedzi Pana Radnego Dorobka chciałbym jeszcze jeden element, bo to było bardzo istotne na pewno, ale dołożyć, że uważam, że już na tym etapie możliwie jak najszybszym powinniśmy rozmawiać z DAK-ą, z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych, ponieważ to oni nie umieścili tych zadań w planach krajowych. I to jeżeli chodzi o z punktu widzenia gminy, bardzo istotną sprawę. Gminy chyba udokumentowały to wielokrotnie, że chcą współpracować z powiatem, współpracują, wspierają zadania również powiatowe i tym bardziej w sferze planowania będą wspierać. Tak samo jak współpracują z województwem doskonale, czy choćby ten przykład, gdzie 23 gminy współpracują z Związkiem Gmin Regionu Polskiego, że 18 gmin razem realizuje jedno zadanie odpadowe, jako jedyne na Mazowszu, to właśnie tu się dzieje. Czyli te dowody bardzo dobrej współpracy, czy z powiatem, czy z województwem, mamy. Więc myślę, że teraz chyba takim najbardziej istotnym elementem byłoby ustalenie, ale to trzeba zrobić z GDAK-ą. Pan dyrektor ma tutaj olbrzymią wiedzę i doświadczenie i myślę, że te powiaty, które są zainteresowane i przede wszystkim miasto Płock, na dojście, czy bliżej dziesiątki, czy dojście do dziesiątki w formie jakiej, to jest do ustalenia, ale trzeba najpierw określić, które te dwa warianty, czy trzy, one muszą być już funkcjonujące i my jako gminy, każdy wójt, burmistrz razem z radą przyjmie to do swojego planu zagospodarowania przestrzennego. Tylko to musi być logicznie uzasadnione i musimy widzieć korzyści. A zdecydowanie każde zbliżenie dziesiątki, czy połączenie z dziesiątką, dobre, takie ekspresowe, dobre połączenie, to jest nasz sukces. I myślę, że na tym się skoncentrujmy. Czyli teraz już musimy mówić o tym, że jest propozycja. Tą propozycję gminy bardzo chętnie chcą włączyć, wypływająco z planów zagospodarowania województwa i wtedy tutaj nie będzie dyskusji, bo padło takie słowo, że nie mam spójności czasami. W planach gminnych rzeczywiście to jest nasze zadanie, ale my przecież opieramy się na planach powiatowych, na planach przebiegach dróg, ciągów komunikacyjnych i na planach wojewódzkich, bo bez tego ani rusz. Nie będzie uzgodnienia przecież. Chciałbym jeszcze zwrócić, oprócz tego bardzo istotnego, dziś poruszanego, a więc tej S10 dla wszystkich gmin, ja jestem po drugiej stronie, ale wiem, że to jest tak samo ważne dla Gąbina, dobre dojście do dziesiątki dla Płocka, jak i dla innych mieszkańców. Ale chciałbym jeszcze taki zwrócić uwagę, że może warto byłoby, bo nie zauważyłem tego, takie mocniejsze postawienie tej południowej części powiatu w połączeniu do A1 i A2. Ale nie było w tych wyszczególnionych, nie było, nie zauważyłem tego, myśmy się spóźnili, przepraszam, w imieniu Zarządu Związku Gmin Regionu Polskiego, bo cały zarząd się spóźnił. Mieliśmy dzisiaj posiedzenie również, ale wszyscy dotarliśmy tak, jak byliśmy na spotkaniu. Także to tyle. Bardzo chętnie współpracę podejmiemy. Niech się pojawią te trasy, do których mamy się odnieść. Na pewno uzgodnienie będzie, bo współpraca pomiędzy gminami, powiatem czy województwem już dobrze funkcjonuje. Niech ona się dalej przekłada na decyzje rządowe. Dziękuję. Ja bym chciał się odnieść w kontekście uczestnictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, ponieważ akurat przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych na roboczym spotkaniu w sierpcu był obecny i rozmawialiśmy, że my chcemy te przebiegi i to wytrasowanie zrobić też przy ich współudziale po to, żeby... Bo jest to w jakiś sposób robienie roboty za nich, no nie oszukujmy się. Oni powinni to wytrasować, powinni to przyjąć. No jest taka sytuacja, że oni nie mogą rozpocząć pewnych działań, póki nie mają finansowania, w związku z tym możemy sobie czekać, kiedy na tej liście rankingowej najpierw wejdzie do plana, a potem na tej liście rankingowej pójdzie do góry. No ale chcemy zrobić coś innego. Chcemy z punktu widzenia działań planistycznych z pewnym zapasem, pewnym wytyczyć korytarz, który tak jak zostało odpowiedziane, zostanie przyjęty, tak? Za ogólną zgodą wszystkich i uzgodnimy go na roboczą z DAK-ą po to, żeby też, bo w chwili obecnej mamy taką sytuację, proszę Państwa, akurat z S10, no bo akurat widzę, dyskutujemy o S10, ale to nie dotyczy tylko S10, ale
Z S10 mamy taką sytuację, że po stronie województwa kujawsko-pomorskiego ten styk, punkt styku jest kluczowy dla nas, jeśli chodzi o projektowanie tej drogi. Gdaka wstępnie w ramach pewnych negocjacyjnych rzeczy widziała, że jeżeli będziemy trasować, przygotujemy pewne propozycje, oni są w stanie, albo będą przynajmniej, mówię o Generalnej Dyrekcji Mazowieckiej, będą w stanie wypracować przynajmniej jeden lub dwa punkty styku, które będą nas trzymać w tym naszym projektowaniu, jeśli chodzi o granice województwa. Ponieważ to już będzie sukces. Jeżeli się uda na kierunku na Lipno, czyli w tym momencie mamy gdzieś tą połowę drogi, to w tym momencie jak to się będziemy kształtować po naszej stronie? Oczywiście z zachowaniem rozwiązań technicznych, skrętów, promieni skrętów i tak dalej, to jest kwestia współpracy z nimi, ale oni deklarują, że włączą się na tym etapie pracy, na te robocze spotkania z nami, po to, żeby, no bo to w jakiś sposób oni nam mogą sugerować, my im możemy sugerować, to jest dla nich zrobienie roboty, bo jeżeli my im damy 2 czy 3 i skonsultowane społecznie, bo to jest też istotne, żeby to było akceptowane społecznie, skonsultowany dokument już w taki sposób przynajmniej wstępny, to już dla nich to jest część pracy zrobionej, tak? A to też daje argumenty marszałkowi województwa, który w tym momencie i też parlamentarzystom, którzy mogą chodzić, zabiegać, naciskać w tym momencie ministerstwo o to, żeby w rankingu ta droga pierwsza pojawiła się w programie, a potem szła w rankingu do góry, do realizacji. Dziękuję bardzo. Proszę pana Andrzej Zamoraj, burmistrz miasta Prosin.